Monika jest zdeterminowana, by poznać prawdę o przyczynach dziwnego zachowania Krystiana. Czy możemy teraz w końcu szczerze porozmawiać? Tak. Chciałem cię... Ale zanim coś powiesz, to ja ci coś powiem. Byłam dzisiaj u Jarka. W mieszkaniu, które rzekomo jest twoje. Dlaczego nie zabrałeś mnie do mieszkania, w którym mieszkasz z mamą? Krystian, czego się boisz? Ja nie mieszkam z mamą. A z kim? Z żoną? Nie. Prawdę mówiąc, to ja w ogóle nie mam adresu. Jestem bezdomny. Co? Co takiego? Rozwiodłem się z żoną, a mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, należało do niej jeszcze przed ślubem, więc musiałem się wyprowadzić. A nie mogłeś sobie czegoś wynająć? Mieszkania, pokoju, czegokolwiek? Nie było mnie stać. Przecież ty masz pracę. I to na dwa etaty. Wziąłem kredyt. Na gabinet kosmetyczny mojej żony. Ale interes nie wypalił. No i teraz mam na głowie komornika, który zabiera mi większość mojej pensji. Boże. Spałem w budce na parkingu. Ale zorientowali się, że to właśnie dlatego tak często biorę nocki, no i mnie wylali. A potem pracowałem na stacji benzynowej pod Warszawą. I tam też spałem. No i skończyło się podobnie. Czyli jednak to byłeś ty? Tak. Szukałem pracy, gdzie mogłem się umyć i przespać. No i w końcu trafił się ten sklep meblowy. Jeden z pracowników wiedział, w jakiej jestem sytuacji, pozwalał mi się zdrzemnąć na zapleczu. Na noc też czasem zostawałem.